Witaj na kanale. Film składa się z dwóch części. Część pierwsza to podstawowe informacje o zwierzaku, natomiast część druga to odgłosy zwierzaka. Odgłosy możesz wykorzystać w dowolny sposób. Gdzie chcesz, jak chcesz. Zupełnie za darmo. Jeż europejski, znany również jako jeż zachodni, to owadożerny ssak z rodziny jeżowatych, uznawany za największego przedstawiciela swojego gatunku w Europie. Charakterystyczne dla tego zwierzęcia są kolce pokrywające jego grzbiet, które mają żółtawe ubarwienie z ciemną przepaską w środku, natomiast spód ciała jest żółty lub brązowy. Jeż europejski to gatunek typowo europejski, szeroko rozpowszechniony na kontynencie, w tym w Polsce, gdzie zamieszkuje głównie zachodnią część kraju. Adaptując się do różnorodnych warunków, nie stroni od zabudowań ludzkich, w tym miast. Co ciekawe, został też introdukowany w Nowej Zelandii. Znany z umiejętności zwijania się w kulkę w razie zagrożenia, prowadzi nocny tryb życia i zapada w sen zimowy od połowy października do kwietnia. Jesz europejski osiąga długość ciała wynoszącą od 20 do 35 cm, z czego ogon stanowi od 4 do 5 cm. Masa ciała tego saka może sięgać do półtorej kilograma. Charakterystyczne kolce, które pokrywają większość jego grzbietu, mają żółtawe ubarwienie z ciemną przepaską. Spód ciała jest żółty lub brązowy, co odróżnia go od innych gatunków, takich jak jeż wschodni, który spód ciała ma białawy. Jeż europejski charakteryzuje się długowiecznością wśród drobnych ssaków, może dożyć ponad 10 lat. Jesz europejski jest wszystkożerny, ale głównie żywi się owadami, mięczakami. Dziownicami oraz drobnymi kręgowcami. W przypadku braku dostępu do ulubionych pokarmów, może zjadać również rośliny. Jako zdolny myśliwy poluje w nocy, korzystając ze swojego węchu i słuchu, aby znaleźć ofiary. Mimo swoich umiejętności obronnych, w tym zwijania się w kulkę, jest on także potencjalną ofiarą dla drapieżników, takich jak sowy, lisy czy borsuki, które potrafią poradzić sobie z jego kolczastą zbroją. Jeż europejski jest szeroko rozpowszechniony na terenie Europy, od zachodu po wschód kontynentu, a także został introdukowany w Nowej Zelandii. Preferuje różnorodne środowiska, takie jak lasy, ogrody, parki, a także obszary zabudowane przez człowieka. Adaptacyjność do różnorodnych środowisk pozwala mu na zamieszkiwanie nawet w miastach, gdzie może znaleźć schronienie w norach, pod korzeniami drzew czy w stertach gałęzi. Jeż europejski należy do domeny Eukariontów królestwa zwierząt, typu strunowców, gromady ssaków, rzędu jeżokształtnych, rodziny jeżowatych. Jest to gatunek typowo europejski, którego naturalny zasięg występowania obejmuje przede wszystkim tereny Europy. Gatunek ten, dzięki swojej szerokiej adaptacyjności, zasiedla różnorodne środowiska, od naturalnych po te zmodyfikowane przez działalność człowieka. Ma status najmniejszej troski w Czerwonej Księdze gatunków zagrożonych, co oznacza, że nie jest uznawany za gatunek zagrożony wyginięciem.